No, Mateo? Fiat 125 czy Fiat 500? A dasz mi się przejechać? Na razie wskakuj. No dobra, no to opowiadaj, co tam u ciebie? Dużo się dzieje chyba, co? Strasznie dużo się dzieje, cały czas praca, cały czas gotowanie. A jak to się wszystko zaczęło? To jest tak rodzinnie. Mama przeprowadziła się do Włoch, nauczyła się gotować po włosku, ale uwielbia też inne kultury, azjatycką, meksykańską, to wszystko łączyła, czyli miała kompletną miłość do gotowania i mi to przekazała. A czy Włosi są tak rodzinni jak na filmach? No a jak? No my uwielbiamy rodzinę, słynna La Familia. Kolacje rodzinne, obiady rodzinne, ogromne stoły. Ty pomyśl, że w każdą niedzielę w moją rodzinę babcia jedna jedyna gotowa dla 30 osób. Powiedz mi, co jest szczególnego we Włoszech? Czym Włochy się wyróżniają na tle innych państw? We Włoszech jest 20 regionów. Lazio, Puglia, Calabria, Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Wenecja, Giulia. W każdym regionie jest inna kuchnia, inny dialekt. A w każdym mieście każdego regionu jest odmiana tej kuchni, tego dialektu. Czyli można naprawdę oszalać tym wszystkim. No i każdy region ma swoje prawdziwe dania, jak Sycylia ma cannolo siciliano, czyli taka rurka z ricottą. Bo ricotta może być też daniem słodkim. W Puglia jest takie panzerotto, to jest takie ciasto, to troszeczkę wygląda jak pierogi, wiesz? Okay. Tylko tak smażone na głębokim oleju, nadziewane sosem pomidorowym, serami, po prostu tak porządnie. Czy każdy z Włochów ma tyle energii co ty? No wiesz, jak Włoch zje obiad, tak od 13 do 16, no to zje ten makaron, zje tą pasta, jest pełen energii do końca dnia. Kurczę, no mamma mia! Wiesz to, co się mówi, że żeby uciszyć Włocha, to trzeba mu związać ręce. To dobrze, że nie dałem ci prowadzić. A znasz w ogóle jakieś regionalne potrawy polskie? Znam produkty regionalne w Polsce, jak oscypek, ser koryczyński. To jest niektóre z moich ulubionych. Ostatnio poznałem metka. To jest takie mięso mielone, wędzone, które się tak na chlebie smaruje. To jest takie dobre, przypomina mi włoska salsiccia. To jemy coś? No, tak, jestem bardzo głodny. To zjeżdżamy na lunch. Co my tu mamy? No zobacz, tu mamy sezonowe owoce. Prosto z Rzymu. Nie, żartuję. Włochy to nie jest tylko pasta, to nie jest tylko pizza, ale jest dużo warzyw, owoce jemy cały czas. Ta dieta śródziemnomorska to jest według mnie z najlepszych na świecie. Wiesz, Włosi to są drugim narodem na świecie, który najdłużej żyje. Pierwszy są Japończycy. Myślisz, że od makaronu? Hmm? No jak, tam mamy aż 140 rodzajów makaronów. 140. Wow. Nie jeden, nie dwa, nie trzy, ale aż 140. Znam tylko spaghetti, ravioli, świderki. Pinny, bucatini, farfalle. Bucatini. Plin, tak, bucatini. To jak są to takie wygląda? Spaghetti z dziurką w środku. A oprócz makaronów, no to wiesz co na drodze najczęściej jemy? To jest właśnie to. Piadina romagnola. To jest takie jakby placek. Faszerujemy czymkolwiek mamy, świeże warzywa, mozzarella. Bierz. No ale najczęściej jak wychodzimy, to jemy właśnie pizzę. Bo to jest dla nas takie danie weekendowe, żeby jeść z kolegami, że można się dzielić. Takie wspólne jedzenie. I bardzo fajna ciekawostka, że w takim mieście, Wakuny się nazywa, jest restauracja tylko dla dwóch osób. Jest jeden stolik, no co ty? Dwa krzesła i wtedy cała restauracja się skupia na tych dwóch osób. No w sumie tak jak my dzisiaj, nie? Jedz, korzystaj z tej siesty. Wiesz co, jak się przeprowadziłem do Polski, to myślałem, ojeju, będzie mi brakowało tych krajobrazów włoskich, a tutaj w takie miejsca mnie poprowadzasz, że to jest niesamowite. Po prostu się czuję jak w domu. Fajnie. No. A co byś pomyślał o pizzy po warmińsku? Nazwijmy to placek. Okej. Placek po warmińsku. Pizza, no to zostawmy tą włoską. Margherita, marinara, capricciosa, quattro formaggi.
czy wszelkie inne, aby bez kurczaka, bez ananasa i nie dodajemy żaden ketchup, czy jakaś tam oliwka czosnkowa, czy sosy czosnkowe. To taka jak wychodzi z pieca, taką trzeba jeść. Kopolat, moi drodzy! Cześć, czołem, dobrze cię widzieć. Cześć, Mateo. Cześć, Adrian. Cześć, Mateo. Chodźcie, no pokażę wam okolice. Co ty myślisz, Wiktor, ale to miejsce jest naprawdę przecudne, takie bajkowe. Nie, jest fantastycznie. Gdzie w ogóle jesteśmy? Powiedzcie nam coś więcej o tym regionie. Co, jesteśmy w Likusach, jest osada położona około 15 km od Nidzicy. Jesteśmy w lesie, Tak naprawdę już 10 km stąd jest Warmia. No, trzeba było spojrzeć na mapę, to nie jest jakaś prosta linia. Czyli tak trafiliśmy akurat, że jesteśmy na Mazurach, jesteśmy ale na Mazurach, jest ale jesteśmy prawie na Warmii. No, więc to, ale ludzie, którzy tu mieszkają, się obrazili, jakbyśmy powiedzieli, że jesteśmy na Warmii, bo to są Mazury. Co jest w ogóle takiego w tej okolicy, że was to tutaj przyciągnęło i że mieszkacie tutaj? Zgubiłem się w lesie i trafiłem do Likus. Zobaczyłem tabliczkę na domu, gdzie było napisane sprzedam. I kupiłem. Wiesz co, tak, dwa tygodnie później byliśmy właścicielami. Przyjechaliśmy tutaj we dwoje i kupiliśmy to na pniu. Tak. No, a jak w ogóle spędzacie wolny czas, jeżeli go macie? Ja mam sporo wolnego czasu tutaj. Jestem fanem wędkarstwa. Lubię robić ryby, ale łowię sportowo, głównie pływam na łódce, łowię te ryby. Czyli co to znaczy, że sportowo łowisz ryby? Część tych ryb po prostu wypuszczam na przykład. Czyli taki, to jest tak zwane catch and release. Ale sportowo, no bo sam spinning, czyli metoda łowienia, to jest sportowa metoda łowienia. Nie, to nie jest siedzenie na spławiczku i gapienie się w ten spławiczek, co też lubię, tylko to jest czasem 500-700 zrzutów dziennie. Więc... 500 razy 250 z jednej, 250 z drugiej. No, zdarza się, wiesz. A tak ogólnie to jesteś z Górnego Śląska, tak? Czyli tam jest ten dialekt taki śląski... To jest gwara. Gwara. To jest gwara, jest gwara, tak. Czyli tak jak w sumie we Włoszech, bo we Włoszech jest tych gwar... Bądź dialektów. Dialektów tak dużo, że po prostu czasami to nawet nie wygląda jak włoski. A tutaj to ten śląski... Miałem dwóch kolegów Ślązaków. Ze Śląska? No i tak właśnie... Godali czy nie godali? Godali. Jeden tam przygotowywał zołzę. Ja? Dzisiaj też coś sobie tam porobimy, jakiś obiad, nie? No. Już pora rzeczy na was czeka. Nauczysz mnie. Przyjdziesz chłopie. A ja tak po rzymiańsku cię nauczę. Dobra. Oni będą gotować, a my będziemy jeść. O, ja jestem za. No co tu przygotowałeś? Wiesz co, przygotowałem taki specjał kuchni warmińskiej, który się nazywa czeburki. Właściwie to są pierogi tak naprawdę, tyle że jakby ta ostatnia faza przygotowania tego nie wkłada się do wody. Tak, możesz, jasne. Tylko wkłada się to do oleju. W środku jest farsz jest zrobiony z soczewicy z wędzonym boczkiem. Spróbuj sobie. Do tego przyprawy oczywiście. Pachnie, to pięknie pachnie. Lubisz pesto? Jadłeś kiedykolwiek? Lubię pesto, tak. Takie tradycyjne to jest bazylia, orzeszki pini, parmezan, czosnek, olej i lecimy. Przyznam szczerze, że zawsze jadłem je takie ze słoika. Chętnie zobaczę. Buon appetito! Proszę bardzo, czeburkę. Czeburka. A komu makaron? Pesto. Ja bardzo. Pesto. Bardzo makaronowy. Pesto alla genovese. No muszę powiedzieć, Adrian, że całkiem dobrze gotujesz. A dziękuję. Ty też. Dzięki. Skąd się to wzięło, ta cała pasja? Wiesz co, u mnie w domu zawsze się gotowało i przyznam szczerze, że u mnie w domu mężczyźni gotują. Mój tato bardzo dobrze gotuję i go podpatrywałem. No my tutaj poza kuchnią polską, mazurską, to często dla gości przygotowujemy kuchnię indyjską, bo zdarzyło nam się parę razy właśnie pojechać na wakacje do Indii.
I tam się uczyliśmy gotować od lokalnych restauratorów, powiedzmy, chociaż to bardzo duże słowo. To tam w Indiach to mówicie te wszystkie świeże produkty, a ta kuchnia jest też wegetariańska, tak? Hinduska kuchnia właściwie jest głównie kuchnią wegetariańską. Bo tak naprawdę też kuchnia włoska jest bardzo wegetariańska. Nie kojarzy się to, no właśnie. Bo wiesz, są te wszystkie wędliny, ser, owoce morza, mięsa. Ale tak naprawdę ta dieta śródziemnomorska, to znaczy, że się je naprawdę niesamowicie dużo tych warzyw, owoców. Wystarczy pójść naprawdę do jakiegokolwiek od supermarketu i tylko bakłażanów jest 5 rodzajów, jakieś brokuły, brokuły rzymskie, które mają kompletnie inną formę, taką symetryczną, piękną. Słyszałem, że to jest żurek z twojego przepisu. Tak, to jest żurek z mojego przepisu. Bardzo lubię dodawać do żurku i dodaję mięso wędzone. Fantastycznie jest z bruschettą. No. Czyli Włochy i Polska no to dobre w jednym talerzu. Mocne. Wiecie, czego nie może zabraknąć na tej bieszady? Deser. I dlatego przygotowałem dla was coś wspaniałego. Zaraz wrócę. Tiramisu, moi drodzy. Tiramisu. Tiramisu to znaczy podnieś mnie na duchu. Co? Bo jak go zjesz, no to jesteś taki podniesiony. To wchodzi do mojego słownika na co dzień teraz. Jak to wchodzi do żołądka. Pokroisz? Tak. Czy jemy łyżkami z tego? Albo zjedzmy łyżkami z tego. Łyżkami. Tak. No łyżkami. To... Proszę bardzo. Śmiało? No, każdy ze swojego roga. No i to jest to wspólne jedzenie właśnie. Nie wiem, chyba już teraz nie możemy gadać. Teraz już będziemy tylko jeść. Powiem wam tak. Powiedział! Ten tiramisu jest buonissimo! Buonissimo! To jest najlepsza bieszada, bo jest polsko-włoska. Wspólna, rodzinna. Podnieśmy się na duchu. Tiramisu!